sportowym wywiadzie rozmowa z Martinem Kączkowskim, zawodnikiem Piasta Gliwice. Panie Martinie, dziś miał Pan okazję odwiedzić tutaj Rudzką Szkołę i właśnie w Rudzie Śląskiej miał Pan swoje pierwsze piłkarskie początki. Chciałbym zapytać na początek właśnie, jakie Pan wspomina w Wawelu Wirek. No na pewno bardzo pozytywnie. Jestem wychowankiem Wawelu Wirek. Spędziłem tam 6 lat. Na pewno bardzo, bardzo przyjemny czas. Bardzo miło wspominam. No do teraz praktycznie interesuję się tym klubem. No i tak jak wspomniałem na spotkaniu, bardzo cenię ten klub i może w przyszłości uda mi się tam zakończyć swoją piłkarską karierę. Chodzi Pan czasem na mecze na Wirek? Teraz już troszkę mniej, bo Wawel zazwyczaj gra w sobotę, a ja albo w sobotę mam mecz, albo jadę już na wyjazd, także jest ciężko, ale na pewno interesuję się mocno wynikami. Był Pan dzisiaj pod gradobiciem pytań, jeżeli chodzi o dzieciaki. Pierwszy raz Pan spotkał się właśnie z taką formą spotkania z dziećmi? Nie, bo w moim poprzednim klubie w Ruchu Chorzów też dosyć często właśnie jeździłem po Rudzie Śląskiej, po szkołach i miałem takie właśnie podobne spotkania. Na pewno bardzo przyjemne było to dzisiejsze spotkanie. Dzieciaki chętnie zadawały pytania, bardzo grzecznie widać. Interesowało ich to, także bardzo się cieszę. Któreś pytania Pana zaskoczyły? Myślę, że jakoś tak zaskoczyć może nie zaskoczyły. Niektóre były takie, że musiałem troszkę głębiej sięgnąć do pamięci, ale na pewno widać było, że to nie były jakieś przypadkowe pytania, tylko raczej takie naprawdę sensowne. Ale czuć, że jest duże zainteresowanie Pana osobą, gdy pojawia się Pan właśnie gdzieś w szkole, gdzieś przechadza się Pan rudzkimi ulicami, no to chyba Pan czuje, że rozpoznają Pana wszędzie, gdzie Pan się pojawi. No można powiedzieć, że jestem rozpoznawalny w Rudzie Śląskiej, wiadomo, grałem w Ruchu Chorzów, teraz w Piaście Gliwice, także śląskie drużyny, a na Śląsku mocno żyją tą piłką, także dosyć często jest tak, że idę gdzieś, czy nawet w sklepie, czy na spacer, to spotykam kibiców z różnych klubów, ale zawsze jest to pozytywne spotkanie, każdy życzy mi zdrowia, życzy powodzenia, także miłe uczucie. Jakieś parę słów, takich porad dla tych młodych zawodników, co muszą zrobić, żeby kiedyś zastąpić Pana na boisku? No przede wszystkim dążyć ciągle do tego, mimo jakie trudności spotkają w życiu, bo na pewno takie spotkają, dyscyplina, konsekwencja, treningi, nie, oczywiście szkoła jest ważna. No i przede wszystkim, żeby ciągle myśleć optymistycznie, nie załamywać się, nawet jak będą te gorsze chwile, bo takie są w każdym życiu, także takie to, myślę, najważniejsze zasady. No i gdyby jeszcze oglądali nas kibice Piasta, to chciałem zapytać o atmosferę w zespole. No i jak zapatrujecie się na tą walkę o utrzymanie w Ekstraklasie w tym sezonie? No wiadomo, że sytuacja teraz jest gorąca, jesteśmy jedną pozycję nad kreską, ale na pewno nie boimy się, jesteśmy pełni wiary, mamy dobrą drużynę, tylko musimy w końcu zacząć punktować i przede wszystkim wszystko zależy od nas, wszystko jest w naszych nogach i głowach i mimo, że sytuacja jest ciężka, także my zapatrujemy się na te ostatnie 5 meczów bardzo pozytywnie.